Hejka, kochani, nie wiem, czy zauważyliście jakąś różnicę we mnie. Tak, zmieniłam paznokcie i w ogóle makijaż i włosy, słuchajcie. Makijaż to jest taka zmiana jednodniowa i no na pewno go nie zostawię, bo jednak lubię, gdy ta kredka tutaj jest ciemna. Nienawidzę tego łóżka. Jest ono ładne, ale strasznie skrzypi. Każdy ruch w tym łóżku to jest... Ono jeszcze nie ma roku. No, chyba ma już rok. Będzie miała teraz 2 lata w lutym. No, ale tak czy jak, to jest dość młody mebel. Wracając do tematu, bo w sumie kogo interesuje rozmowa na temat mebli? Jak możecie zobaczyć po tym odcinku, po nazwie tego odcinka, jest to glow up. No i tak w ogóle, to za parę dni idziemy do szkoły. W sumie, gdy widzicie ten odcinek, to jest chyba rozpoczęcie roku albo pierwszy dzień szkoły. Ale ja idę tylko na jeden dzień do szkoły i później jadę do Krakowa, a później do Turcji. Także zrobiłam teraz taki szybki haul zakupowy, co kupiłam w Rossmanie, bo przed fryzjerem sobie tam poszłam. Kupiłam mało rzeczy, ale to są takie rzeczy najpotrzebniejsze mi. Kupiłam najlepszy żel do mycia twarzy, ogólnie Taupe, to są dla mnie top kosmetyki, naprawdę. Kupiłam ten szampon do włosów, bo jest po pierwsze mały, ma 250 ml, a słyszałam naprawdę spoko opinie na jego temat na TikToku. To jest magnes, cały czas macie go w tle, ale trudno. Kupiłam pastę do zębów, jakąś zwykłą czarną i krem do twarzy, nie wiem. Po pierwsze wzięłam go tylko przez to, że wyglądał ładnie. Jeżeli moje kosmetyki miałyby powstać, to właśnie tak by one wyglądały. Naprawdę te opakowania dla mnie są przepiękne. Naprawdę Bielenda dla mnie ta seria najpiękniejsza. Także tak, moi drodzy, to na tyle z dzisiejszego dnia. Dzisiaj nic innego nie będę robić. Hejka, moi kochani, witam was na moim kanale. Jest gorąco. No nie wiem, ile jest stopni. W moim pokoju, już wam mówię... Nie, to jest niemożliwe. Mam 20 niby 3 stopnie, co jest moją normalną temperaturą. Ale ja czuję takie 28, coś w tym stylu. Może się jeszcze nie załączyło. Wracając do tematu. Jak możecie zobaczyć po tytule, jest to odcinek, w którym robimy taki, wiecie, back to, boże, nie back to school, glow up, taki, wiecie, glow up przed pójściem do szkoły. I zrobiłam trochę zakupów ubraniowych, kosmetycznych, więc pokażę wam, zrobię wam taki mini, kolejny w sumie haul z serii back to school. Dajcie mi znać, czy pasują mi od te włosy, jutro one będą wyglądać tak... Chyba lepiej, bo ja nie lubię prostowanych włosów u siebie, a one są tak mocno wyprostowane i no malutko się ich wydaje, nie dość, że one były cieniowane, to jeszcze są mega wyprostowane, ale co jutro, jak wam się pokażę, już będzie wszystko idealnie. Teraz jest idealnie, bo nie widzę tego wiatraka, który mi mega denerwuje, który mnie mega denerwuje, już będę miała znowu, że... w komentarzach, że mój język polski jest tragiczny, ale ja sobie z tego zdaję sprawę. Po prostu gadam do was tak jakby tak totalnie luźno. Dlatego ten mój język nie jest taki perfekcyjny, ale wydaje mi się, że to jest właśnie lepiej, że tak czuję się z wami mega komfortowo. Nie zwracam uwagi na każde słowo, które mówię. Ja kupiłam sobie Beauty Blender w końcu, taki ładny, różowy. I ostatnim kosmetykiem, którego szukałam chyba w 9 Rossmanach wręcz, jest to taka pomadka. Mam ją na ustach teraz. Jest totalna resztka, bo o 9 się malowałam, a jest chyba 15. Ale tak ona się prezentuje. To jest najlepsza pomadka, naprawdę. Już parę osób widziałam, nawet w komentarzach się o nią pytało. Więc polecam jak najbardziej, szczególnie gdy jest na promce, a to wtedy jeszcze bardziej się opłaca. Na promocjach kosztuje po 10 zł, więc dla mnie za taki super produkt to nic tego kupować. Cały czas pokazuję, co jest bardzo żenujące, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Idziemy teraz z ciuchami. W ogóle mam taką piękną bransoletkę. Zobaczcie, tutaj dostałam z Łeby, słuchajcie. Z Łeby, tak? Z Łeby. Jestem w Łebie na plaży. To było bardzo żenujące. Kupiłam dzisiaj jeszcze baterie.
Bardzo fajny back to school. Przechodzimy teraz do ciuchów, bo ich trochę kupiłam. Tak, teraz tak myślę, to w sumie jak na mnie, to jest taka ilość jednych zakupów, patrząc na to, co ja za każdym razem kupuję, gdy tylko wyjdę do sklepu. Ale kupiłam takie rzeczy odpowiednie do szkoły. A to jest bardzo ciężkie dla mnie, bo ja nie lubię takich ciuchów. Ja lubię jednak pokazać jakiś brzuch tutaj, pokazać chociażby coś w tym stylu. A u mnie w szkole tego nie wolno. Nie można, nie wolno, nie wiem. Nie wiem, w ogóle... Żeby nie było, ja to rozumiem, to jest szkoła. Ale niektórzy przesadzają. Niektóre nauczycielki. Nie wiem, czy ja to w sumie wstawię. To może być bardzo ryzykowne dla mojego życia w tej szkole. Ale jak coś, to ja bardzo lubię chodzić do tej szkoły. No, tak, ja mam większość super nauczycielek. Niektóre, nie wszystkie są super, bo z niektórymi mam gorszy kontakt, ale większość nauczycielek jest super i tak. Także zaczynamy od pierwszej rzeczy, która jest totalnie najbardziej basicowa, czyli zwykły biały t-shirt. On jest tak gruby, że prześwituje mi nawet wieszak. No super. Ja mam dobre oświetlenie, dobre lampy fotograficzne, dlatego to tak wygląda. To jest zwykły, najzwyklejszy t-shirt Sinsea i kosztował 13 zł, bo jeżeli ja na przykład wchodzę do H&M-u, 30 zł to jest minimum za zwykły biały t-shirt. Kupiłam jedną parę spodni, bo ja mam spodni dość sporo, więc tak czy siak ta jedna para jest taką spoko. Z taką spoko. Co to w ogóle ma na celu takie gadanie? Kupiłam spodnie. Po prostu kupiłam zielone spodnie z H&M-u. Rozszerzane, bo wiadomo, teraz w slimach nikt nie chodzi. W skinach czy slimach. Dobra, nieważne. W tych takich obcisłych rurkach już nikt nie chodzi. Dlatego teraz modne są takie spodnie. Pewnie już za 2 miesiące nie będą modne i wszystkie trzeba będzie oddać albo wyrzucić. No ale teraz są modne. Tak one się prezentują. Ogólnie jak pokazuję coś, to moja twarz się nagle robi ruda. Ale to jest zwykła, najzwyklejsza czarna bluza. On jest strasznie długi, ale już dwie ostatnie rzeczy. Znowu moja twarz jest ruda? Nie jest ruda, wow. Kupiłam taką bluzę. Ona jest bardzo popularna na Instagramie. Na tych takich kontach, gdzie Instagram jest taki idealny. Paris Atelier czy Atelier, nie mam bladego pojęcia. Jest naprawdę ładna. Podoba mi się, jest też basic trochę, ale z jednej strony ma coś takiego, co przyciąga do niej uwagę. Ostatnią rzeczą, nie wiem czy wam to kiedyś pokazywałam, bo to kupiłam już trochę wcześniej. Bo tych rzeczy wam na pewno nie pokazywałam, ale to nie wiem. Kupiłam taki sweterek w Sinseju, taki też zwykły, najzwyklejszy. Basic. Już wam do niego nie dam ID, ale nie ma tutaj zbyt dużej ilości rodzajów takich sweterów w Sinseju, więc po prostu to jest sweter, który jest różowy, niebieski, zielony, beżowy, czarny i kremowy, więc wydaje mi się, że spokojnie go znajdziecie. A to na tyle dzisiejszego haulu. Ja teraz będę się zabierać za sprzątanie, bo troszeczkę sobie nabałaganiłam. To nie jest jakoś mega bałaganione. Nie jest jakoś mega brudno, ale trzeba trochę posprzątać. Trzeba, wiecie, tą swoją tutaj przestrzeń wyczyścić. I będziemy się pakować do Turcji, moi drodzy, tak. Idę na rozpoczęcie roku, na jeden dzień do szkoły i lecę na wakacje. Znaczy nie, na początek idę do Krakowa na jeden dzień i później lecę na wakacje. Jestem przeszczęśliwa, nie mogę się doczekać i współczuję mojej klasie. Mimo, że to jest pierwszy tydzień szkoły, ale tak się jak współczuję i no, ja jestem szczęśliwa. Co ja mogę powiedzieć? No, żyć nie umierać. Egzaminy za parę miesięcy. Będzie dobrze.
ten, moi drodzy, wróciłam właśnie z rozpoczęcia roku. Ja już chcę zakończenia. Nie wracam do tej szkoły. Nie ma takiej opcji, naprawdę. To jest tak okropne. Nienawidzę. Naprawdę nienawidzę. Dostałam wiadomość, przepraszam. Nienawidzę chodzić do szkoły, szczególnie do tej. Nie wiem, może mój kontakt z klasą się poprawi, ale to jest naprawdę tragedia. Nie podoba mi się to w ogóle, nie podoba mi się mega dużo rzeczy, ale plusem jest to, niosą sztandar, poszło mi w miarę okej. Tak, jakby miało mi pójść niedobrze. Nie wiem, co mam powiedzieć tak szczerze, bo jestem trochę załamana, ale w sumie wiecie, ja idę na jeden dzień i później zmykam, ale później tak czy siak będę musiała wrócić, więc to jest dla mnie przerażające. Wracając do tematu, to w sumie będziemy się teraz pakować plecak. Znaczy nie wiem, czy teraz, ale będziemy na pewno to robić dzisiaj. Naprawdę, nawet nie wiecie, jak mi się nie chce. Ja zdaję sobie sprawę, że obstawiam 80% osób też nie chce wracać. Naprawdę. To jest dla mnie przerażające. Wczoraj jeszcze nie czułam tego. Ale dzisiaj chce mi się autentycznie płakać, bo jest naprawdę ciężko. Siemka. Ogólnie to wiem, że siedzę w samym miejscu, ale minęła taka gdzieś godzinka, bo humor mi się w miarę poprawił, więc stwierdziłam, że znowu go zepsuję. I będziemy, moi drodzy, oglądać książki. Zaczynamy open boxing. Ja chodzę do podstawówki, ostatni rok, więc mam za darmo podręczniki. Za niedługo to się skończy, wiadomo, ale póki co to są niespodzianki. Losujemy. Pokażę wam tak, nie wiem, może z 3-4. O Jezu, jaki... Troszeczkę ktoś to... No niestety, wzięłam ostatnie, więc nie miałam wyboru w porównaniu do dziewczyny, która wybierała i ma cała każdą książkę przede mną. Obstawiam, że mam tylko jakimś typie... No dobra, nie będę mówić o kim. No jest tak średnio, tak? Trochę mnie to obrzydza nawet, bo ta książka wygląda... No dobra, tego nie widać tutaj, ale jest naprawdę trochę zniszczona. O, nie podoba mi się. Nie podoba mi się to. Wiem, że będę musiała się to włożyć na pamięć. Jest takie pognieciona to wszystko. Nie podoba mi się... To mi się jeszcze nie podoba. Zobaczcie to. Coś takie, o, coś mi się nie podoba. To. Proszę, żeby to było łatwe. Zaczynamy. Za kole. Dobra. System rzymski. Przepraszam bardzo, gdzie mam pierwiastki? Ja się nie uczyłam nigdy pierwiastków. Gdzie to jest w ogóle? Dobra, nie podoba mi się to. Oj, mój kochany przedmiot. Ja już po... Zobaczcie po pierwsze, jak wygląda mój podręcznik. Nie wiem, czy ktoś był głodny, czy ktoś mi tak bardzo nienawidzi, żebym coś takiego zrobił, bo... Co to jest? Co to jest w ogóle? Co to jest? Tutaj mi się chce popłakać. Tutaj naprawdę chce się popłakać, gdy widzę te rzeczy. Fizyka wygląda prościej. Pierwszy temat. Już wzory. Nie podobają mi się te rzeczy. Będziemy się właśnie teraz pakować. Jeżeli chodzi o jutrzejsze lekcje, to już wam pokazuję. Tak to się prezentuje, plus religia i WF. W sumie piątek dla mnie jest spoko, oprócz innego przedmiotu, ale to już wam za chwilę opowiem. Także już wam opowiem, co mam jutro. Jutro mam chemię, to jest ten przedmiot, którego nienawidzę, matematykę, WOS, polski, niemiecki, WF i religię. Także będziemy się pakować. To są moje rzeczy
Do szkoły, no nie wszystkie, ale większość tutaj to są rzeczy do szkoły. Będziemy pakować plecak, piórnik, tak. Super! Ui! Zacznijmy od piórnika. Jeżeli chodzi o piórnik, to chyba będę miała ten. Tak mi się wydaje. Elegancko wygląda, wiem. Odsyłam Was do odcinka Back to School, gdzie robiłam przegląd rzeczy i haul zakupowy. Ale teraz też tak Wam pokrótce pokażę, czyli długopisy, klej, jakieś gumki do pomazywania mam. Tam też korektor na przykład z maseczką zostawię. To jest chyba jedyny pozytywny aspekt, mimo że kiedyś robiłam to z większą chęcią, ale teraz mogę zrobić content. W ogóle dajcie mi znać, jaki odcinek jeszcze byście chcieli z serii Back to School, bo ja bym jeszcze coś mogła nagrać w sumie z tej serii. Mogę jakieś, nie wiem, self-care porady czy cokolwiek. Chociaż self-care porady to mi by się przydały bardziej, no ale jeżeli chcecie, to piszcie mi w komentarzach. I teraz tak, robimy przegląd rzeczy, co biorę, czego nie biorę. Mam jeszcze takie piękne zakreślacze, to zmienia postać rzeczy. Dwa długopisy mi chyba starczą. I zdałam sobie sprawę, jak bardzo ja się będę stresować za rok o tej porze. W sumie za rok o tej porze to pewnie już będę po rozpoczęciu roku w nowej szkole, ale ja nie wyobrażam sobie tego. To jest tak stresujące. Dla mnie stresujące było pójście do tej szkoły, w której ja już jestem 8 lat. To co dopiero tam. Zdałam sobie sprawę, że właśnie zmarnowałam 8 lat mojego życia w tej beznadziejnej szkole. Klej! No, troszeczkę narzekam, ale no, powiem Wam szczerze, że moje nastawienie to jest straszne, naprawdę. I ciężko jest mi się w głowie nawet przedstawić dobrze, bo po prostu nie jestem w stanie. Moje myśli są tak negatywne. Naprawdę, nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam tak negatywne myśli. Ołówek. Co jeszcze bym... A. Mam taki zestaw. Słuchajcie, ekskluzywne. Pakujemy się. Pakujemy kolorowe zakreślacze. O, już mam cały piórnik wypany. Dwa długopisy. Ołówek. Nożyczki? Tutaj? Nie wiem, czy tutaj. Tam. Dobra, damy tutaj nożyczki. Gumka. Korektor. I kalkulator, bo technik, informatyk. Także tak się prezentuje mój piórniczek. Perfekcyjny, piękny, beznadziejny. Z roku na rok coraz bardziej się nie cieszę. Ale ja nie chcę wprowadzać negatywnej energii do tego vloga, więc będziemy udawać, że się cieszymy, moi drodzy. Taki mam plecak. No, ostatni back to school Wam go nie pokazywałam, bo był gdzieś skitrany. Tak on się prezentuje. Najczęściej będę chodzić w nim, bo po prostu kankan jest mało pakowny. W ogóle, jeżeli chodzi o outfit na pierwszy i ostatni dzień szkoły, to będą to te zielone spodnie, które pokazywałam Wam w ostatnim polu zakupowym, w sumie w tym odcinku. Lady Migason. Dokładnie tak. I zwykłą białą oversize koszulkę. Nie wiem, czy będę Wam się jutro pokazywać. Wydaje mi się, że skończę ten odcinek właśnie za jakiś czas i że jutro już będzie totalnie chill, bez nagrywania. Ale zobaczymy, bo nie wiem w sumie. Kupiłam sobie taki statyw i on jest też selfie stickiem. Czuję taką nostalgię, ale w sumie dlaczego nie? Z rączki takie vlogi nagrywać. Ale co chcę Wam powiedzieć? Chcę Wam powiedzieć, nie no, za bardzo to się telepie. Trzeba tak, jak na bungee. Chcę Wam powiedzieć, że będę teraz sprzątać w pokoju i w ogóle to jest mega fajne. Mam odklejkę totalną, ale nie wiem, te moje uczucia są mega takie mieszane, bo z jednej strony jest mega, mega słabo, a z drugiej strony jest tak spoko, szczęśliwie i w ogóle odklejki, dziwny humor.
Także tak, moi drodzy, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mam nadzieję, że był to format, który lubicie oglądać. I tak jak mówiłam wcześniej, zapraszam Was do mojego Instagrama. I jeżeli macie jakieś pomysły na odcinki również z serii Back to School, to piszcie mi je w komentarzu, ja bardzo chętnie je nagram. Także do zobaczenia. Wy pewnie ten film widzicie, gdy jestem już na wakacjach. Dla mnie to jest przecudowne uczucie, ale co, no... Później!